przestrzeni kosmicznej dwa statki kosmiczne są w trakcie zaciekłej walki laserowej, gdy nagle jeden z nich otwiera tunel czasoprzestrzenny i przechodzi przez niego w samą porę, aby uciec przed wrogiem. Statek kosmiczny zbliża się teraz do Ziemi, a po drodze niszczy satelitę. Statek wydaje się być uszkodzony, a obcy, który pochodzi z rasy znanej jako predatorzy, ucieka w kapsule ratunkowej, zanim statek zacznie spadać. Tymczasem w meksykańskiej dżungli snajper Quinn McKenna wykonuje misję złapania członków kartelu. W chwili, gdy oddaje pierwszy strzał, statek predatorów ostatecznie rozbija się i wysyła Quinna w dal. Kiedy budzi się kilka sekund później, bada miejsce katastrofy i natrafia na część zbroi predatora. Nagle Quinn zostaje zaskoczony przez swojego kolegę z drużyny Dupree, który pożycza Quinnowi torbę, aby mógł zabrać zbroję. Podczas gdy Quinn przymierza opaskę na ramię, słyszą hałas na drzewach i widzą ciało innego członka drużyny zwisające do góry nogami z gałęzi. Następnie pojawia się predator i żołnierze próbują go zastrzelić, ale porusza się zbyt szybko i używa maskowania, więc strzały nie trafiają. Predator strzela i zabija Dupree, ale kiedy Quinn podchodzi bliżej, usztywnienie ramienia aktywuje się i wystrzeliwuje coś, co powala obcego i przecina wiszące ciało na pół. Cała spadająca krew sprawia, że predator znów staje się widoczny, więc Quinn zabiera swoje torby i wychodzi. Wychodząc, Orteza wypuszcza małą kulkę, którą Quinn łapie. Wkrótce na miejsce przybywa specjalny zespół pod dowództwem Tregera, który zabiera predatora i wszystko, co da się uratować z katastrofy. Instrukcje Tregera wskazują, że zna on tę obcą rasę. Rano Quinn przybywa do pobliskiego miasta i zmusza wszystkich do opuszczenia baru, pokazując swoją broń. Następnie płaci barmanowi za wysłanie jego torby do domu syna. Zatrzymuje małą kulkę, a kiedy zdaje sobie sprawę, że może ona uczynić go niewidzialnym, Quinn połyka ją, popijając drinkiem. Tymczasem syn Quinna, Rory, jest w klasie i obserwuje chłopców grających w szachy. Ma autyzm, więc często jest ignorowany przez kolegów z klasy lub wyśmiewany. Na korytarzu dwóch starszych chłopców włącza alarm przeciwpożarowy i wszyscy wpadają w panikę, podczas gdy Rory ma przeciążenie sensoryczne i stoi z tyłu ze strachu. Dwaj chłopcy wchodzą do klasy i przewracają wszystkie figury szachowe, a przed wyjściem wyśmiewają Roriego. Gdy alarm przeciwpożarowy ustaje, Rory zauważa przewrócone figury i umieszcza je dokładnie tam, gdzie były, dzięki swojej niesamowitej pamięci. Później w domu listonosz przynosi Roriemu pudełko wysłane przez Quinna. W parku trzech agentów specjalnych podchodzi do dr Casey i zmusza ją do pójścia z nimi, nie oferując wyjaśnień, dopóki nie wsiądą do samochodu. Pokazują jej zdjęcia rozbitej kapsuły ratunkowej i predatora, mówiąc jej, że odwiedzili już Ziemię przy innych okazjach i że wizyty te stają się coraz częstsze. Wieczorem matka Roriego, Emily, przynosi kilka masek, aby mógł pójść na cukierek albo psikus, ale Rory odmawia, ponieważ źli chłopcy i tak go rozpoznają. Później Rory idzie do piwnicy i otwiera paczkę, aby znaleźć sprzęt predatora, który natychmiast go fascynuje. Gdy sprawdza ortezę ramienia, nagle się ona aktywuje, a Rory zaczyna używać jej jako komputera. W międzyczasie Quinn został złapany i jest poddawany ocenie psychologicznej, podczas gdy Tregger obserwuje, a Quinn może powiedzieć, że chcą utrzymać wszystko w tajemnicy. Następnie zostaje umieszczony w autobusie z innymi więźniami, którzy zachowują się dość dziwnie. Bardzo mu dokuczają i nie wierzą mu, gdy Quinn mówi, że jest uciszany, ponieważ widział kosmitę. Gdy autobus odjeżdża, Casey przybywa i spotyka Tregera i jego zespół naukowców. Jest zaskoczona, gdy odkrywa, że mają wszelkiego rodzaju przedmioty obcych, a co najważniejsze, predatora, którego trzymają w stanie uspokojenia. Po przejściu dekontaminacji, Casey może przyjrzeć się stworzeniu z bliska. Tregger wyjaśnia, że nazwali rasę predatorami, ponieważ wydają się lubić polować, a ostatnie badania ujawniły, że śpiący ma ślady ludzkiego DNA na ciele. Chcą wiedzieć, czy ktoś na Ziemi zrobił coś nieprzyjemnego z kosmitą, więc Casey przegląda akta i żąda rozmowy z Quinnem. Wkrótce autobus otrzymuje wiadomość, która zmusza go do powrotu. W tym momencie drugi statek z pościgu na początku również otwiera tunel czasoprzestrzenny i przybywa na ziemskie niebo, przynosząc dwa psy kosmitów i predatora, który teraz odczytuje sygnał z aparatu Roriego. Wojsko wykrywa obecność statku kosmicznego i wysyła za nim dwa myśliwce, ale mają one trudności z nadążeniem za technologią obcych. Nagle w ośrodku budzi się predator. Naukowcy próbują go powstrzymać, ale jest zbyt silny i szybko się uwalnia, by zacząć zabijać bez litości. Podczas gdy chaos opanowuje pomieszczenie, Casey chwyta pistolet usypiający od martwego strażnika i kradnie próbkę obcego przed ucieczką. System bezpieczeństwa nie otworzy drzwi bez przejścia przez dekontaminację, więc Casey musi najpierw przejść przez prysznic. W międzyczasie predator zdaje sobie sprawę, że w jego zbroi brakuje hełmu i usztywnienia ramienia i postanawia wyjść, widząc Casey pod prysznicem. Ponieważ nie wygląda na zagrożenie, a dzięki niej drzwi są otwarte, predator ignoruje ją i wychodzi na korytarz, gdzie chwyta hełm, który naukowcy zabrali innym kosmitom. Aktywując go, stwór widzi, gdzie znajduje się jego hełm i odnajduje lokalizację Rory. Podczas gdy naukowiec mówi Caseyowi, aby nie pozwolił kosmicie uciec,
Alarm odbija się echem w całym obiekcie, gdy predator zabija każdego żołnierza, który próbuje powstrzymać go przed ucieczką. Autobus zatrzymuje się, a żołnierze widzą predatora biegnącego po dachu, w końcu wierząc Kinowi i opracowując plan ucieczki. Grupa rozpoczyna walkę, aby zmusić strażników do wejścia, a następnie wspólnie powalają strażników, zabierają im broń i wyrzucają ich z autobusu. Zarówno Casey, jak i autobus zaczynają gonić predatora, który w tym momencie widzi drugi statek kosmiczny przelatujący z dwoma odrzutowcami i rusza za nimi. Casey zeskakuje z dachu i ląduje na autobusie, aby strzelić do kosmity, ale przypadkowo strzela we własną stopę. Następnie Quinn również próbuje otworzyć ogień, ale predator niszczy oponę i zatrzymuje autobus. Podczas gdy chłopaki szukają alternatywnego pojazdu, dwa odrzutowce wciąż próbują zestrzelić statek kosmiczny, ale nagle staje się on niewidzialny i niszczy oba odrzutowce w ciągu kilku sekund. Casey zostaje prawie zabita przez kilku strażników, ale chłopaki znaleźli rowery i uratowali ją w samą porę, zanim w końcu uciekli. Predator zakrada się na tył ciężarówki i zabija żołnierzy, gdy pojazd opuszcza placówkę. Niedaleko stamtąd drugi obcy w końcu ląduje i wysyła swoje psy gończe na poszukiwanie wroga. W międzyczasie żołnierze ukrywają się w pokoju motelowym i czekają, aż Casey się obudzi. Kiedy to robi, myśli, że jest w niebezpieczeństwie i chwyta za strzelbę, ale Quinn szybko ją powstrzymuje i wyjaśnia, że są po jej stronie. To ludzie Tregera próbowali ją zabić za kradzież próbki. Casey zgadza się z nimi współpracować i mówi im, co wie, co sprawia, że Quinn zdaje sobie sprawę, że Predator idzie po Roriego, aby odzyskać swój sprzęt. Tymczasem Rory odkrywa, że hełm jest założony i przymierza go. Widzi klip pokazujący, jak Predatorzy ulepszają się, wstrzykując w swoje ciała DNA innych gatunków, co wyjaśnia ludzkie DNA, które znaleźli w obiekcie. Zadowolony z rezultatu, Rory decyduje się pójść na psikusa z hełmem i ortezą ramienia jako kostiumem. Kiedy żołnierze docierają do domu, Roriego już nie ma, więc Quinn wyjaśnia wszystko Emily, która pożycza Kinowi broń, aby mógł uratować ich syna. Początkowo pozostali żołnierze nie chcą ponownie narażać się na niebezpieczeństwo, ale po tym, jak Emily mówi im, jak dobry jest Quinn w tym, co robi, jeden po drugim dołączają do polowania. Zgadzają się podzielić na pary, aby pokryć więcej terenu. Wracając do Roriego, jest on niestety rozpoznany przez duet żartownisiów i natychmiast zaczynają się z niego nabijać. Próbując ich zignorować, Rory idzie zapukać do domu i nie otrzymuje odpowiedzi, ale właściciel pojawia się na balkonie i również wyśmiewa Roriego, rzucając w niego czymś. To aktywuje hełm, który wystrzeliwuje eksplozję, która zabija mężczyznę. Wysadza jego dom i zmusza pozostałe dzieci do ucieczki. Wybuch widzą Quinn i Casey, którzy jadą w tamtym kierunku. Bardzo przestraszony Rory upuszcza hełm i biegnie ukryć się na boisku baseballowym, gdzie znajduje psa i natychmiast się z nim zaprzyjaźnia. W tym momencie pojawiają się obce psy gończe, ale zanim zdążą zaatakować, nadjeżdża Quinn i odpycha je samochodem. Wkrótce przybywa też reszta drużyny i podczas gdy Casey zabiera Roriego, chłopaki otwierają ogień. Quinn ucieka, gdy jeden z psów rusza za nim, ale po chwili pościgu udaje mu się wysadzić bestię, strzelając jej w pysk kilkoma granatami, podczas gdy drugi zostaje zastrzelony. Następnie Casey pobiera kilka próbek, ale przerywa mu nagłe pojawienie się predatora, który chwyta Nettlesa i grozi, że go zabije, aby zmusić grupę do rzucenia broni. Robią, co im kazano, ale Quinn szybko ponownie chwyta za broń i strzela do predatora, zmuszając go do wypuszczenia Nettlesa. Następnie wszyscy uciekają, by ukryć się w szkole Roriego, zanim obcy wysadzi drzwi wejściowe. Wiedząc, czego chce predator, Quinn zabiera mini komputer z szelki Roriego. Predator znajduje ich i chwyta Quina za szyję, więc Quinn oddaje urządzenie. Zanim bestia zdąży zareagować, obcy upuszcza Quina i wypada przez okno. Okazuje się, że został wyciągnięty przez drugiego predatora. Gdy ludzie odjeżdżają, kosmici walczą ze sobą, a większy predator z łatwością wygrywa, rozbijając mniejszego o samochód i wyrywając mu czaszkę i kręgosłup. Zbliża się policja, więc predator sprawdza tożsamość ludzi na urządzeniu, po czym staje się niewidzialny i ucieka. Następnie Quinn dzwoni do Emily, aby sprawdzić, co u niej, ale agenci rządowi ją obserwują, więc niszczy swój telefon, aby powstrzymać ich przed dotarciem do jej męża. W międzyczasie Tregger i jego ludzie znajdują ciało predatora, a Tregger ustala, że większy predator polował na tego, którego ukradł. Chce tej rzeczy, która wydaje się tak ważna i aby znaleźć statek, zdaje sobie sprawę, że musi znaleźć Roriego. Wracając do grupy, ukrywają się teraz w stodole i patrząc na próbkę, Casey potwierdza, że predatory się ulepszają. Nagle słyszą jakieś odgłosy i odkrywają, że drugi pies przetrwał granaty i podążył za nimi, ale Nettles nie pozwala im go zastrzelić, ponieważ zachowuje się jak pies i może być przydatny. Casey próbuje się z nim porozumieć, ale w tym momencie Tregar przylatuje helikopterem, więc rzuca mu coś, za czym pies może się schować. Reszta grupy również się chowa, podczas gdy Tregger pyta Quina i Casey'a, gdzie jest orteza ramienia. Ponieważ odmawiają odpowiedzi, agenci uderzają Quina, podczas gdy Tregger przesłuchuje Casey'a.
Wyjaśnia, że predatorzy wiedzą, że rasa ludzka niszczy planetę i nie zostało im wiele czasu, więc zbierają najlepsze DNA, zanim wyginiemy. W domu Emily agenci rozglądają się za sprzętem obcych, gdy nagle do środka wdziera się predator. Emily ukrywa się, podczas gdy obcy zabija wszystkich agentów w ciągu kilku sekund, a następnie spogląda na biurko Roriego, aby odkryć mapę z lokalizacją statku. Ta sama mapa jest właśnie rysowana przez Roriego, a pilnujący go agent szybko się w tym orientuje, więc informuje o tym Tregera. Natychmiast Treger zabiera Roriego helikopterem, pozostawiając tylko kilku ludzi do zabicia duetu. Quinn z łatwością pokonuje dwóch z nich dzięki swoim umiejętnościom eksperckim, a kiedy trzeci ma zabić Casey'a, pojawia się pies i wymiotuje granatem. Casey wykorzystuje odwrócenie uwagi, by uderzyć gościa krzesłem, po czym odskakuje, zanim granat wybuchnie. Wychodząc, Quinn napotyka Nebraskę bijącą ostatniego ze strażników. Następnie łączą się z Casey i kiedy zastanawiają się, jak uciec, reszta zespołu pojawia się w helikopterze, aby ich zabrać, podczas gdy pies podąża za nimi na ziemi. Wkrótce wszyscy docierają na miejsce drugiego statku. Treger każe Roriemu odblokować drzwi i wchodzą do środka, gdzie Treger rozkazuje swoim ludziom zabrać wszystko. Nagle jeden z agentów zostaje odepchnięty i okazuje się, że Keen śledził ich za pomocą urządzenia maskującego z kuli. Po zabiciu lub powaleniu wszystkich strażników, Quinn łapie Tregera i wyprowadza go na zewnątrz, gdzie reszta grupy zabija kilku agentów, aby otoczyć to miejsce. Nagle jeden z przyjaciół Keena zostaje zaatakowany przez predatora, ale przed śmiercią udaje mu się wystrzelić flarę. Odwrócenie uwagi pozwala Tregerowi trafić Quinna i uciec, co powoduje rozpoczęcie strzelaniny między ludźmi Quinna i Tregera. Quinn ukrywa się z Rorym i daje mu urządzenie maskujące, podczas gdy predator wskakuje i zabija większość ludzi Tregera, powodując, że Jeep skręca i eksploduje w pobliżu. Następnie wchodzi do statku i wysyła przez głośniki wiadomość, która sprawia, że wszystkich bolą uszy, zanim zacznie się tłumaczyć. Obcy wyjaśnia, że przybył, aby zniszczyć statek i nikt nie może go mieć, a także chce McKenę jako nagrodę, ponieważ jest najlepszym wojownikiem z grupy. Predator kończy wiadomość, uruchamiając licznik czasu, aby zniszczyć statek. Quinn i Treger zgadzają się porzucić walkę i pracować razem. Treger próbuje zabrać kilka rzeczy obcych przed odejściem, ale pies natychmiast go powstrzymuje. Obie drużyny ukrywają się w lesie, a predator opuszcza statek tuż przed jego ostatecznym wybuchem. Kilka sekund później ludzie słyszą dziwny hałas i nagle broń predatora wlatuje do środka, przecinając ramię agenta. Treger strzela do niego, ponieważ uważa go teraz za bezużytecznego, więc predator kradnie ciało, aby się pożywić. Drużyny zaczynają się wycofywać, gdy otwierają ogień, a dwóch przyjaciół Quinna decyduje się zagrać przynętę. Hałas przyciąga predatora, który wskakuje i zaczyna zabijać ludzi, podczas gdy wszyscy strzelają do niego bezskutecznie. Treger próbuje go zabić własną bronią, ale zamiast tego odstrzeliwuje mu głowę. Nie masz pomysłu na prezent? Teraz już masz. Makeme.pl. W końcu predator staje w płomieniach, ale nie przeszkadza mu to zbytnio, więc rani dwóch przyjaciół, zanim zepchną go ze wzgórza. Ponieważ ich obrażenia są tak poważne, duet nie będzie w stanie tego przetrwać, więc zabijają się nawzajem, aby uniknąć bólu. Wkrótce predator powraca i odpycha Casey'a i Quinna, by zaciągnąć Roriego, który jest prawdziwą McKenną, o którą prosił przez cały ten czas, ponieważ jest następny w linii ewolucyjnej. Gdy obcy zabiera Roriego swoim statkiem, chłopiec upuszcza małą piłkę. Quinn, Nebraska i Nettles wskakują na statek kosmiczny podczas startu i odpychają Casey, zanim ona również zdąży skoczyć. Wewnątrz Rory widzi, jak predator aktywuje pole siłowe i ostrzega swojego tatę przez komunikatory, więc szybko go unika. Jednak Nebraska zostaje poza nim, a Nettles traci nogi, po czym spada na ziemię. Następnie Nebraska postanawia skasować się w turbinie statku, aby ten zaczął spadać. Quinn wykorzystuje ochronę pola siłowego, aby wślizgnąć się do środka, ale ledwo udaje mu się strzelić do predatora kilka razy, zanim statek zaczyna się trząść, a on spada, przeżywając tylko dlatego, że jego noga utknęła na jakiejś linie. Statek kosmiczny w końcu rozbija się, a predator wychodzi, by rozpocząć walkę z Quinnem, ale człowiek nie jest wystarczająco silny, by pokonać tak silną bestię. Kiedy predator ma go wykończyć, okazuje się, że Casey używa urządzenia maskującego i skacze na predatora od tyłu, by strzelić mu w głowę. Po jej upadku Quinn spycha obcego z krawędzi, gdzie traci on ramię, gdy Rory aktywuje pole siłowe. Casey łapie ramię i rzuca nim w Quinn, która natychmiast strzela, by powalić predatora, kończąc to kilkoma strzałami w głowę. Następnie Quinn zabiera kilka przedmiotów od swoich poległych towarzyszy, a on i Rory poświęcają chwilę na upamiętnienie mężczyzn. Jakiś czas później Quinn odwiedza nową placówkę rządową, która przygotowuje się do walki z kosmitami w przyszłości z pomocą wiedzy Roriego. W końcu znaleźli tajemniczy przedmiot, który predator ukradł i był ścigany. Okazuje się, że jest to potężna zbroja, którą Rory nazywa Predator Killer. Wygląda na to, że obcy przywiózł ją na ziemię, aby ludzie mogli walczyć z jego własną rasą. Zbroja owija się wokół naukowca i wygląda na to, że może otworzyć ogień,
ale wkrótce wyłącza się i wraca do normalnego stanu. Queen oświadcza, że to jego nowy strój. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia.